Przed nami rok 2020. W chińskim kalendarzu, w chińskiej mierze czasu będzie to rok pod patronatem szczura, metalowego szczura. Mocny metal yang i mocna woda yang. Jaki więc będzie dla poszczególnych znaków chińskiego zodiaku ten rok 2020? Spróbuję przedstawić w tej krótkiej prognozie. Jaki więc rok 2020 będzie dla osób urodzonych pod chińskim znakiem królika? Drogie króliki, liczcie się z tym, że w waszym życiu będzie więcej emocji dotyczących uczuć i romansu, a też interakcje z ludźmi sprawią, że będziecie mieć większe szanse w kontaktach z płcią przeciwną. Co sprawi, że w waszych związkach, w waszych relacjach partnerskich mogą pojawić się rysy, jeśli jesteście małżonkami, mężami czy żonami. Zwłaszcza panowie w relacjach z płcią piękną muszą uważać, żeby nie zrujnować związku, w którym są. Jeśli takie pęknięcia się pojawią w waszych związkach, starajcie się natychmiast naprawić, żebyście ten rok, który zapowiada się dobrze z perspektywy, mogli nazwać rokiem dobrym dla was. Jeśli chodzi o uleganie rozrywkom, też jest takie zagrożenie. Tutaj króliki powinny zwrócić uwagę i zbyt dużo nie imprezować i nie stać się po prostu utracjuszami. Jeśli to uda wam się wyeliminować, jest szansa, że nie rozproszycie się, bo rozproszenie może skutkować błędami w inwestowaniu, w biznesie. Także koncentracja, unikanie nadmiaru rozrywek i też jakichś przelotnych romansów, które mogą rujnować coś, co dzisiaj was tworzy. I z tej perspektywy ocenicie ten rok jako bardzo dobry. Tak, w bardzo dużym uproszczeniu i w bardzo telegraficznym skrócie wygląda horoskop dla poszczególnych znaków chińskiego zodiaku. Każdy z tych znaków występuje w żywiole, w 5 odmianach. Także każdy człowiek ma swój dzień mistrz, dzień urodzenia, który determinuje tak naprawdę większość sytuacji w naszym życiu, a zwłaszcza w kontekście mijającego czasu powoduje pewne interakcje. Także każda prognoza powinna być prognozą indywidualną, a ta, którą przedstawiłem, jest tylko skrótowym opisaniem szans, możliwości, zagrożeń płynących z roku 2020, czyli roku metalowego szczura. Po więcej zapraszam na nasz kanał, gdzie będą pojawiać się cyklicznie filmy i informacje dotyczące chińskiej miary czasu. Wszystkim w nowym chińskim roku, roku metalowego szczura, życzę, by z perspektywy mogli ocenić go jako najlepszy, bardzo udany i dla nich, i dla ich bliskich korzystny. Pozdrawiam.